pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, zebrani w tym miejscu, gdzie w sposób szczególny Maryja przemówiła do całego świata i dzisiaj także przemawia do nas. Przychodzimy tutaj z naszymi intencjami, które niesiemy w sercu. Tych intencji każdy z nas pewnie chciałby Maryi przedstawić dzisiaj bardzo dużo, ale tą jedną i podstawową intencją, z jaką tutaj przychodzimy do Matki Najświętszej, to prośba o to, abyśmy szli za Jezusem, drogą, która ona nam wskazuje. Uczyńcie cokolwiek mój Syn wam powie. Te słowa również i z tego miejsca Maryja kieruje dzisiaj do nas. W liturgii czerwony kolor szat wskazuje na to, że świętujemy dzisiaj męczeństwo. Jest to męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, tego, który był poprzednikiem Chrystusa, który przygotował mu miejsce, oddał swoje życie za prawdę. Prośmy więc dzisiaj również przez jego orędownictwo o to, abyśmy żyli prawdą, bo prawda nas wyzwoli. Obecna msza święta ofiarowana jest w następującej intencji. Jest to msza dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Katarzyny i Kazimierza. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny, opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego. Do tej intencji także składajmy na ołtarzu wszystkie nasze osobiste prośby. A za to, że nie zawsze prawda królowała w naszym życiu, za to, że czasami wkradało się kłamstwo, które powodowało grzech, odejście od Boga, przeprośmy teraz szczerze, byśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię ci dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. O wieczne czasy będę chwalił Pana. Po wieczne czasy będę chwalił Pana. W Tobie, Panie, jest moja ucieczka. Niech wstydu nie zaznam na wieki. Ratuj mnie, Panie, w swojej sprawiedliwości. Ześlij mi swoje ocalenie. Po wieczne czasy będę chwalił Pana, bo Ty, Boże mój, jesteś moją nadzieją, w Tobie ufam od młodości. Byłeś moją podporą od dnia narodzin, Ciebie na wieki wysławiam. Po wieczne czasy będę chwalił Pana. Bądź dla mnie skałą schronienia, zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty, Panie, jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, Boże, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Po wieczne czasy będę chwalił Pana. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla prawdy, oni będą nazwani synami Bożymi. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Tobie, Panie. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony swego brata. Herodiada zawzięła się na niego i rada była go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk, strach przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego. Brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, choć chętnie go słuchał. Otóż chwila nadeszła sposobna, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła pięknie, spodobało się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł zatem do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam tobie. Nawet jej przysiągł: dam tobie to, o co poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i poprosiła: chcę, abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Król bardzo się zasmucił, lecz przez wzgląd na przysięgę biesiadników
nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczciowie Jana Chrzciciela, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w tej kaplicy objawienia Matki Bożej w Fatimie i ci wszyscy, którzy także łączycie się z nami poprzez różnego rodzaju media, które tutaj ciągle na żywo transmitują to wszystko, co dzieje się w tym sanktuarium, w tym miejscu, w tej kaplicy. Przybywamy tutaj dzisiaj, kiedy wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Przybywamy, aby patrzeni w jego życie, życie prawdą, która wyzwala, napełniać nasze życie tym wielkim darem, darem, jakim Bóg nam ciągle daje, darem Maryi, Matki, Syna Bożego. W tym miejscu to właśnie ona jest królową prawdy. Ona jest królową dobrego słowa, dobrej nowiny. To ona, Maryja, tak jak kiedyś spotkała się z Janem Chrzcicielem, który był jeszcze pod sercem jej krewnej Elżbiety, tak dzisiaj również chce spotkać się z każdym z nas. Chce spieszyć nam z pomocą, jak wtedy, gdy udała się do Ein Karem, aby pomagać swojej krewnej. Tak dzisiaj również chce nam pomagać. Co dzisiaj Maryja chce nam powiedzieć w tym dniu, kiedy w jakiś szczególny sposób powinniśmy się zastanowić nad życiem w prawdzie? Czy rzeczywiście nasze życie każdego dnia jest zbudowane na tym mocnym fundamencie prawdy Bożej, prawdy Chrystusa, prawdy, która nas wyzwala? Uczyńcie cokolwiek mój Syn wam powie. Patrzeć prawdziwie. Moi drodzy, Chrystus mówił kiedyś do swoich uczniów: mają oczy, a nie widzą. Róbmy wszystko, żeby dzisiaj również tych słów nie musiał kierować do nas. Patrzmy w prawdzie na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Patrzmy w prawdzie na drugiego człowieka, który żyje obok nas. Patrzmy na ten świat, który nas otacza, w prawdzie, która wypływa ze źródła Bożej miłości. Bo tylko taka prawda jest zdolna nas wyzwolić. A my dzisiaj jakże często ulegamy różnym półprawdom. A ileż czasami mataczenia, ile kłamstwa, ile czasami w naszej codzienności tego, co jest zaprzeczeniem Bożej prawdy. Dlatego w tym miejscu Maryja przez usta swojego Syna kieruje do nas prośbę, abyśmy prawdziwie patrzyli. Druga bardzo ważna i bardzo wymowna rzeczywistość naszego życia, to Maryja również pragnie, abyśmy dobrze, prawdziwie słuchali tego, co Chrystus do nas mówi, tego, co mówi do nas Kościół, bo Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby. W czasach ostatecznych przemówił przez swojego Syna, a dzisiaj także daje nam tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Potrzeba nam tylko dobrze słuchać, żeby znów Chrystus nie musiał powiedzieć: mają uszy, a nie słyszą. A dzisiaj Bóg tak wiele do nas mówi, ale też dzisiaj ten świat tak wiele tej Bożej prawdy chce zagłuszyć,
Chcę, aby ta prawda nie docierała do nas. Chcę, aby ta prawda nie była przez nas przyjęta, bo przecież ten, który jest przeciwnikiem prawdy, to szatan, książę kłamstwa. Popatrzeć, posłuchać, prawdziwie posłuchać tego, co mówi do nas Bóg. Otwierać się na Jego Słowo w Piśmie Świętym. I moi drodzy, trzecia bardzo ważna prawda w tym miejscu, jakże ona ciągle wybrzmiewa. Maryja, przychodząc tutaj w Fatimie, prosiła o to, abyśmy odmawiali różaniec, abyśmy pokutowali. Dlatego, moi drodzy, także dzisiaj w tym miejscu do każdego z nas kieruję te słowa: módlcie się prawdziwie. Tak naprawdę się módlcie. Ja pamiętam mojego katechetę ze szkoły średniej. Jedną katechezę, którą zapamiętałem tak naprawdę, to wtedy, gdy ksiądz Janusz przyszedł na katechezę i nie miał akurat czasu, bo był pogrzeb, jeszcze katecheza była w Salkach, kazał nam zapisać temat: modlitwa w życiu młodego chrześcijanina. I powiedział jedno zdanie: przestańcie klepać paciorki, a zacznijcie się modlić. To zdanie utkwiło mi na całe życie, bo to jest prawdziwa modlitwa. To jest modlitwa, która nie jest tylko odklepywaniem paciorków, ale jest przede wszystkim rozmową, prawdziwym dialogiem człowieka z Panem Bogiem. I o to nas dzisiaj w tym miejscu także prosi Maryja. Niech więc ten przekaz, który płynie do nas, przekaz prawdy podczas tej Eucharystii, która jest także źródłem tego wszystkiego, co Chrystus prawdziwie dla nas zrobił, bo On cierpiał, umarł i zmartwychwstał naprawdę dla naszego zbawienia, dla zbawienia mojego i was, drodzy siostry i drodzy bracia. Dlatego niech ten przekaz stąd płynący do naszych serc będzie otwarciem się na Bożą prawdę, żeby rzeczywiście prawdziwie patrzeć i rozpoznawać te wszystkie znaki, które Bóg mi daje na drodze mojego życia. Żeby prawdziwie słuchać tego, co Bóg chce dzisiaj, także tutaj, w tym miejscu, do każdego z nas powiedzieć. Słyszycie Boga? Boga, który tutaj mówi? Słyszycie Jego słowa? I w tym miejscu również Maryja, która jest królową prawdy, prosi każdego z nas: módlcie się, prawdziwie się módlcie, nie zaniedbujcie modlitwy. Modlitwa jest prawdziwym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, aby mieć z Nim łączność, aby poprzez modlitwę budować tą prawdziwą relację, relację miłości pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Prośmy więc dzisiaj w uroczystość świętego Jana Chrzciciela, kiedy wspominamy Jego męczeństwo, prośmy o to, abyśmy żyli zawsze w prawdzie. Amen. Przedstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela, wielkiego poprzednika, Mesjasza, przedstawmy Panu Bogu prośby modlącego się Kościoła. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wytrwale i z miłością prowadzili wiernych do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących w sadownictwie, aby w swoim zawodzie kierowali się prawdą i dobrem bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się o dobrą pogodę dla rolników, aby wykorzystując Boże dary mogli cieszyć się obfitością zbiorów. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, aby nigdy nie zapomnieli o fundamencie swojego związku, jakim jest Jezus Chrystus. Ciebie prosimy. Módlmy się także za dzisiejszych jubilatów, którzy świętują 30. rocznicę swojego ślubu, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w ich życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy unikali niepotrzebnego osądzania innych. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, aby
wysłuchanie naszych próśb umocniło w nas wiarę tak mocną i niezachwianą, jaką miał patron dnia dzisiejszego, święty Jan Chrzciciel. Przez Chrystusa, Pana naszego. Cóż Ci, Jezu, damy? Serca Ci składamy, ojmy dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk tą na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij złożone dary i udziel nam tej prawości życia, którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni i odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
zgodnie z tutejszą tradycją, teraz wprowadzoną na czas COVID-u, przyjmujemy Komunię Świętą tylko na rękę. Dlatego nie sprzeciwiajmy się temu, co tutaj jest, jako przepis obowiązujący każdego z nas. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Thank you.
sakramencie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, pogłębili w sobie cześć do Najświętszego Sakramentu, który przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina i mogli się radować z Jego owoców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na dalszą pielgrzymkę i tę tutaj, po tych miejscach, w które wyruszamy, a także na dalszą pielgrzymkę naszego życia, aby ono było życiem w prawdzie. Przyjmijmy Boże dary, przyjmijmy Boże błogosławieństwo i wsłuchani w to, co do nas mówi Chrystus, zapatrzeni w Niego i rozmodleni, idźmy drogami naszego życia, budując Królestwo Boże w nas i wokół nas, budując to Królestwo Boże w naszym świecie, w którym żyjemy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do ciebie, Matko, szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad nas, nadzieją Tyś nam nie wyrzucił.